Teraz po tylu latach w końcu wygrałem eliminatora. Ale to wygląda fajnie. What? Be eliminated? Wow, ty patrz! Ale poleciał! Patrzcie na te widoki tutaj między drzewami. Ach, ja tęsknię za tą częścią, naprawdę. Witam was na kolejnym odcinku z trybu Fortnite Forza Horizon 4. Ogromna ilość graczy pojawiła się ostatnio w czwórce, no i postanowiłem to wykorzystać. Fajnie by było może teraz zrobić challenge, żeby wygrać Mini Cooperem w końcu. To jest mój taki... zakopany żywcem challenge, którego jest takie wstydliwe dosyć dla mnie. Miałem go kiedyś zrobić, ale nie zrobiłem, bo nie dałem rady. Samo wygranie eliminatora w czwórce jest dosyć trudne, dlatego że ten eliminator tutaj jest znacznie bardziej dynamiczny. Słuchajcie, ostatnio odpaliłem sobie eliminatora tutaj po tym wielkim napływie graczy i było aż 52 osoby, czy 54 nawet, co jak na Forza Horizon 4. To jest bardzo dużo. Ta gra miała swoją premierę kiedy? W 2018 roku? 18 roku. To było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć lat temu. Wow! 46 osób. 47. Jeszcze dołączają. Kurde. 48. 49. Jeszcze nie. 50. Ej, nie wszyscy jeszcze dołączyli. Czekaj, będzie kupa kontra kupa zaraz. Tutaj, nie, ma coś niebieskiego, no niedobrze. O, okej, okay, mogę go wyzwać na pojedynek. Zapraszam, zapraszam. Subaru 22B. Oj, chyba źle pojechałem. O, mogłem sobie tam skrócić w lewą stronę, ale liczę na to, że Subaru pojedzie teraz na offroad i pojedzie na wodę, a tam zajmie mu, powinno mu zająć więcej czasu przejazd. Raczej. Z tego co pamiętam. Okej, okay, no ale Subaru było całkiem niezłe. Mimo wszystko jest dużo świeżych graczy, dlatego wspomniałem o tym pojedynku, o tym, żeby wygrać Mini Cooperem cały eliminator, co myślę, że zajęłoby mi bardzo dużo czasu. Nawet myślałem, może by odpalić jakiegoś live'a i spróbować. Ej, to byłby mój pierwszy co najmniej 24-godzinny live, jakikolwiek, kiedykolwiek zrobiłem. Nie, no chyba... chyba nie. Chyba dobrze mi się żyje tak, jak mi się żyje. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Czemu miałbym sobie tak psuć życie? Przecież ja bym wtedy chyba po takim live'ie, jeśli bym kiedykolwiek wygrał, nie wiem, czy byłbym w stanie normalnie funkcjonować przez tydzień? Wątpię. 20... Nie no, nie wiem czy bym się... Jeszcze na live, jakby mnie widzowie trollowali, musiałbym sobie ustawić chyba jakieś opóźnienie na live, na przykład pół godzinne, żeby to jakoś wyszło. Ej, pokonałem Subaru 22B Mini Cooperem. Dobra, bierzemy Raptora czy 22B? Raptora wezmę. On był chyba słaby, nie? Ach, ja jestem cichym fanem tego samochodu. Co tu mamy, V6? Chyba mamy tam możliwość mieć albo V6, albo właśnie V8-kę. W Fordzie chyba mamy V6, jest to bardzo fajne auto, zwłaszcza jak się jeździ na polskich drogach, to jest taka wielka krowa, jak kiedyś spotkacie i porównacie sobie do naszych europejskich SUV-ów, to te europejskie SUV-y będą wyglądały jak mikrokary przy tym dosłownie. Ja tutaj poszukam sobie jakiegoś dropa, bo wydaje mi się, że coś może tu być. Jaki to jest fajny widok! Ej, zajebiście się tu jeździ. To jest jedno z takich mniej odwiedzanych miejsc w Forza Horizon 4, nie? No po co się tutaj, no nie było nic, po co tutaj jeździć. A tu jest taki fajny widok, genialnie to wygląda, taka pora dnia idealna. Ach, ja tęsknię za tą częścią, naprawdę. Dużo czasu tu spędziłem i teraz fajnie się tu bawię, jeżdżąc w eliminatorze. Widzę, że tam jest jakiś drop, ale jest blisko drogi, jak... do tej pory nikt go nie wziął, to pewnie będzie dziadowski. Ale mam drugi poziom, chyba nie będzie tak źle. Nie, dobra, jednak będzie źle. O, 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 ktoś tutaj na mnie jedzie. Zapraszam, dawaj go! Tu jest idealnie na kamienie spadł tym Nissanem.
Jest! Trafiłem w tą stronę, będzie wyjechać. Na tych kamieniach ich nie widać. Jak się na nie rozpędzisz i na nich się położysz, to lipa. Jest bardzo ciężko się stamtąd wydostać. Co mi akurat teraz pasuje, więc... Ciśniemy. Ej, to będzie mój chyba pierwszy, jeśli się uda, to będzie mój pierwszy wygrany raptorem pojedynek kiedykolwiek, gdziekolwiek. Bo ten samochód niestety w Forzach jest słaby. O, tu możemy pojechać sobie na przełaj, bo GPS prowadzi nas tak trochę drogami. Ej, zobaczcie ile osób, patrzcie na mapkę. Bardzo dużo. I cyk, i cyk, i tutaj sobie pojedziemy. I siódemka. O, o. I pięknie. I cyk, jesteśmy na miejscu. Wygrałem kolejny pojedynek. W ogóle tutaj mam odpalony język polski w Forzie Horizon 4. I nie podoba mi się ta polska czcionka jakoś tak. Lancer, może być. Ktoś miał tu siódmy poziom? Właśnie mi minęła alfa ta 8C albo 4C. Ja ich tak nie odróżniam z daleka. One są bardzo do siebie podobne, ale różnią się osiągami mocno dosyć. Tak czy inaczej, no ktoś miał już ósmy poziom w tym momencie, kiedy ja się cieszę, że mam trzeci. To niedobrze. Trzeba zupgrade'ować swoją grę. 30 osób zostało, to jest taki no już dosyć zaawansowany etap rozgrywki tu w eliminatorze. I dalej jest 30 osób, no 28 w tym momencie. Ale to jest dużo, to jest naprawdę dużo. Nie wiem, czy po roku w Forzie Horizon 4 dalej było tyle osób na eliminatorze, po roku od premiery. Jak szybko Lancer przejedzie przez tamę. Jeć, 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 jeć. Słabo. O! Czwarty poziom, Golf z 11 roku, bierzemy. Patrzcie na te widoki tutaj między drzewami. Odbicia w samochodzie. No fajnie to wygląda, co? Bardzo ładnie. O, się zagapiłem aż. Ktoś właśnie wydropił Nissana GT-R z 8 poziomu. Albo zdobył. Jadę tam, gdzie jest dużo graczy na mapce. Zobaczymy, kogo uda się spotkać. I może kogoś pokonać wypadałoby. O, kurczę, mała jest już strefa. Trzeba się tak ustawić tym Golfem, żeby wygrana była w kieszeni. Raczej nie jest to najmocniejszy samochód, jaki mają gracze teraz, z którymi będę musiał się za moment ścigać, więc wypadałoby użyć jakiegoś podstępu, no nie? Więc ja mam kilka sztuczek w rękawie. Po pierwsze, jak mamy słaby samochód, powinniśmy ustawić się naprzeciwko gracza, który jedzie na nas, czyli on jest rozpędzony, musi wyhamować, zawrócić i dopiero jechać w tym kierunku, w którym trzeba, nie? A druga sprawa jest taka, że jak mamy słaby samochód, to pewnie ma słabe przyspieszenie, a co za tym idzie, powinniśmy ustawić się na szczycie jakiejś góry i dopiero rozpoczynać pojedynek, jak już się rozpędzimy. Wtedy mamy zwycięstwo w kieszeni, a przynajmniej łatwiej będzie nam wygrać. Dobra, to tutaj widzę, że jedzie w moją stronę, więc zawracamy. O! Let's go. O, golf kontra golf, okej. Dobra, i widzicie, teraz sobie jechałem z górki. Byłem przy krawędzi strefy, więc meta będzie po drugiej stronie tej strefy. Znikaj mi ten start. O, shit! Jedynka, 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 jedynka! O nie, niedobrze! Niedobrze! Ale ból! Ale ból! Czemu mi się nie chciała ta jedynka wbić? Cholera! Kolejny mecz, 36 osób, 37 i zobaczcie, rośnie. Odbieramy furę Golfa z trzeciego roku, Golf R32. Czy to była Power 6 pod maską? Oho, już widzę kogoś na moim radarze ludzkim. Czy to jest Mini? To jest Mini Cooper. O nie, Golfie, Golfie, Golfie! A, dawaj Mini Coopa, jedziemy! Jedziemy!
Kurde, nic nie widzę, ale te napisy są okropne. Na cały ekran wyskakują ci takie napisy i przez chwilę nic nie widzisz, a czasami te pierwsze etapy rozgrywki są naprawdę kluczowe. Ty patrz, gościu próbował mnie tam rozwalić. Ej, on mnie goni. Goni mnie jakiś typ, a nie, dobra, pojechał gdzieś indziej, ale na pewno próbował mnie zepchać albo coś. O, dziwne. W ogóle skąd miał taką furę na starcie? Tutaj można było sobie skrócić drogę. Tak, gdzie ten typ po Mini Cooperem pojechał? Bo ja go nawet... Nie no, jest gdzieś tam z tyłu na tej mapie, ale... Co on robi? Stoi w miejscu chyba. A to dziwne. O, brany, może ma mapkę wyłączoną? Nie wiem, kurde, co to było? Ole, wszedł do wody, wjechał typo. A, okej, okay, wyszedł. Wszyscy widzą, że... Czekaj, ktoś tam niebezpiecznie szybko się zbliża do mnie. Tutaj sobie pojedźmy. Czekaj. Idealnie tak by było, cyk. Czekaj, ktoś... On przed kimś ucieka. Dlaczego? On ma... Nie, to jest Mini Cooper, czemu? Co tu się dzieje? Czemu ktoś ucieka przed Mini Cooperem? Co ty masz za furę, że przed Mini Cooperem uciekasz? Chcę się z tobą zobaczyć. Czy ty, on ma jaguara policyjnego? Ja nie wiem, czy on nie jest wolniejszy od Mini Coopera, faktycznie. Ej, nie mogę go dogonić Subarką. No chodź. Ty, bo tu się strefa zmniejsza, dawaj. Cofamy. Ja zawracam. chyba bardzo źle zrobiłem. A nie, typo wyjechał poza strefę tym samochodem. Ty, tutaj faktycznie wysyp nowicjusz jest. Ej, pojechał poza strefę, zaraz go strefa zje. Co jest? Ja myślałem, że to już będzie pewna przegrana. Zaraz go wywali. Chyba go już wywaliło w tym momencie. Tutaj w eliminatorze nie ma żadnego matchmakingu, więc jeśli grałeś wcześniej w Forza i wbijesz teraz, to będziesz miał po prostu łatwiej. To znaczy pod koniec meczu na pewno spotka się jakiegoś takiego mocniejszego gracza, wiadomo, że pod koniec są po prostu lepsi, nie? Zawsze. Tak, gościu, gościa chyba, nie wiem, czy on wyszedł, czy ja wygrałem, nie wiem co się tutaj stało. Tu jest jakiś drop czy coś, ej, te kwiatki fioletowe, fajnie to wygląda, trawa. To jest chyba najlepsza pora roku teraz w Forza Horizon 4, taka najpiękniejsza. Nie wiem, czy to nie jest wiosna czasem? Trzeba by było sprawdzić na tej playliście festiwalowej czy coś. Nissan GTR, nie no, drugi poziom, nie przesadzajmy. A co to mamy tutaj? Porsche jakieś, niebieskie. Macan. Oho, widzę tutaj na autostradzie jakiegoś ziomeczka. No to let's go, pokaż mi strefę. O, jesteśmy w środku, to nie wiadomo, w którą stronę będziemy śmigać. Czeka na mnie. Ciekawe, co ma za samochód, że na mnie czeka. O, okej. To będzie ciekawy pojedynek. Moje auto powinno mieć lepszego fauma. O, okej. Tak, nie w tą stronę. Gościu ma zajebiście duże lagi. Chłopie, on chyba na hotspocie w McDonaldzie ciśnie, tak mi się wydaje. Albo na jakimś lotnisku czy coś. Nie wiem. No ale ciśnie tym Fordem. Mi się wydaje, że Porsche powinno być raczej szybsze. Ale, okej, tutaj trochę tak loteria, nie pamiętam jak to było. Wiem, że tu jest las, który na pewno trzeba teraz szybko przejechać. Jakoś tak, kurde, jaka loteria. Ja pierniczę, ej, gościu, typowi też się udało, rozbił się. Dawaj. Ja nie wiem, czy on jest z przodu, czy on jest z tyłu. Gościu ma takie lagi. Ja nie wiem, czy wygrał on, czy lagi. Ej, ale to była loteria przez ten las. Nie wiem, czy wygrałem. Stary, nie... dobra, wygrałem, okej. To jest w ogóle dziwne, bo mam tak... Częściowo język polski, częściowo język... Angielski? Nie wiem, o co tu chodzi, ale fajna loteria była przez ten las. No, gdybym się tam rozwalił w powietrzu, to by było po mnie. A to była totalna loteria. I co my tu mamy? O kurde, dawaj tego 10 pozioma. Dawaj. O kurde, dawaj go. Ja nigdy nie miałem tego samochodu, muszę go pokonać. Ej, typo ucieka? Dlaczego? Dawaj, chodź. Let's go.
O nie, myślałem, że w drugą stronę będzie. Zalajony! Oj, będzie ciężko. Będzie ciężko, ale może typo nie trafić. Chyba nie trafił. I on chyba nie... On chyba nie trafił w cel. Ja pierdolę, co za gość! Na pałę jechał do celu i się rozwalił. Ale ja byłem prawie przekonany, że przegram. Nigdy nie miałem tego auta w eliminatorze. Nigdy. A bardzo dużo tutaj grałem. To jest pierwszy raz, kiedy jadę tym Austinem. On ma chyba jakieś opony dragowe albo coś. I... O kurde, to jest to. To jest to. Jak on w ogóle w środku wygląda? Surowo dosyć. Tak, ale z tymi szybkimi samochodami trzeba uważać. Wbrew pozorom, trzeba nimi jechać wolno. Bo te samochody są przy dużej prędkości. Właściwie każdy samochód przy dużej prędkości, no, jest trudny do sterowania, prawda? No a jeszcze tutaj mamy opony dragowe, to już w ogóle. Także nie wiem, jak sobie poradzę nim na kierownicy, ale no fajnie jest. Udało mi się pokonać go Audicą. Ja nie wiem, czy on miał wysoki poziom, czy niski. O kurde, tutaj jest jakiś dobry gracz. Stoi przy krawędzi strefy. Tak, ja wiem, co on kombinuje. Ja wiem, co on kombinuje. Tak, to jest dobry gracz. Jechał prosto na mnie, był na autostradzie. Odkryłem jego podstępny plan. Ale spoko, ja zrobię tą samą taktykę, dlatego że mam Austina dragowego i właśnie chcę ją wykorzystać. Czekaj, czy ktoś tu się napatoczy? Może ktoś będzie w tym momencie, w tym miejscu kończył elimin. Okej. Może być ciężko wygrać, bo ten samochód raczej nie jest dobry na offroady. Typo w ogóle, ten co się tu przyczaił taktyką na kleszcza, uciekł stąd. Myślę, że to jest dobry samochód, żeby... W ogóle się nie przejadę, bo nie wiem, jak się będzie go prowadzić. Patrzmy offroady. Nie, on chyba nie ma opon dragowych. Ma na pewno wszystkie koła, okej? To pomoże. Chodzi mi o ostateczny pojedynek. 9 graczy zostało do końca. Arena skurczy się za 40 sekund. Poczekam sobie w tym miejscu. Może ktoś do mnie podjedzie. Ja widzę, że tu jest duży turbo lag. Więc trzeba raczej na wysokich obrotach mieć tego autka. Gdzieś tu się przyczaję. No, nigdy nie miałem tej taksówki Austina. Tak strefa wygląda. To raczej będziemy jechać autostradą. Dobrze by było pozostać w tym miejscu do... I tak już z nikim się nie zmierzę, prawda? Więc, chociaż nie, jeszcze podczas gdy będzie się strefa skurczać, to teoretycznie mógłbym z kimś pojechać. Ale lepiej kierować się już bardziej w stronę autostrady, czyli w tym miejscu. Poczekać, aż zrobi się to ostateczne odliczanie. I tak spodziewam się, że gdzieś tak na wprost będziemy mieli ten punkt ostateczny. Chociaż czasami zdarzało się, że był też na tym głównym festiwalu Forzowym, nie? Okej, widać strefę, kurczy się bardzo szybko. Jestem podjarany. Pierwszy raz tym samochodem. Przynajmniej ja nie pamiętam, może kiedyś faktycznie miałem pojedynek tym autem. Czy w ogóle go miałem w eliminatorze? Tak, wyścigi 1-1 wyłączone i rozpędzamy się. Ha! Tak jak myślałem. Dawaj, Austin. Ej, okropne są te napisy na środku ekranu. Dalej tego nie naprawili. Nie mogliby gdzieś tego z boku dać albo coś, nie? Straszne to jest. Autostradą? Jest 3 km autostradą. Kawałek chociaż. Dawaj, Austin. Austin! Jest. Dobrze, może uda się wygrać. Piątka. Ktoś mnie widzę, że dogania. Jakieś awentadory tam widziałem wcześniej. Tutaj pamiętam, jak się zjeżdżało w lewą stronę, to jeszcze nie teraz.
Chociaż nie, to już teraz, zaraz. Tutaj. I dup. Teraz uwaga na tą wioskę, gdzie jest... O, rzuca mi auto. Gdzie jest kościółek, kościółek trzeba ominąć. Drzewa. Ole, poleciało, co to? Aventador. Will be eliminated. Wow, ty patrz. Ale poleciał, o kurde. Ej, to było dobre. To było naprawdę dobre. Jak on poleciał między tymi drzewami? Nie wiem, jak on to wcelował. Ale ja też się nie rozbiłem. Mimo, że widzieliście, co tu się działo pod koniec. Ja pierniczę, dobre. Jeszcze na końcu napisał you will be eliminated, czy coś takiego. Ładnie poleciał. Patrzcie, jakie szerokie kapcie w ogóle w tym Austinie. Szkoda, że nie można podejrzeć, jaki tamten gracz miał poziom. Raczej nie był to nowicjusz. Widzieliście, co on tutaj robił, prawda? No i ciekawe, że miał Aventadora i ten Aventador naprawdę bardzo mnie podganiał tutaj przy końcu. Aż taki trochę zaskoczony jestem, że tak ładnie wystrzelił. Austin to nie jest jakieś wolne auto, nie? W tym tuningu. Ale też tam nie miałem okazji popatrzeć się na zegar, ile jadę. Widziałem tylko na autostradzie, że mam tam gdzieś 270 km na godzinę, nie? Myślę, że Aventador mógł jechać trochę szybciej, ale coś tak za mocno wystrzelił pod koniec. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach, czy to było coś oszukanego, czy jednak faktycznie mógł ziomek tak wygrać. Na autostradzie mógł mnie podgonić, wydaje mi się. Ten Aventador raczej był tak skonfigurowany, żeby te 370 polecieć, nie? Mógł tak polecieć, ale tutaj ta końcówka była dziwna dosyć. No nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Aż tak bardzo wykryć cheaterów nie jestem w stanie? Tak czy inaczej, lot między drzewami, czy miał cheaty, czy nie, był imponujący. O, ten Ford Ranger był dobry, nie? Jak jechałem Porszakiem wcześniej. I tu już mamy gracza, z którym możemy się ścigać. Chyba, a, bo on jedzie pod ropa. Mini Cooperem. I co on tam ma? O, Macan, to ciekawe. Odwróciły się role. Gdzie będziemy jechać? No dobra, nie wiadomo, w którą stronę będziemy jechać, więc nawet jak typek się tu pojawi, to szanse powinny być równe, nie? Zobaczmy. O, okej. Przez las? Ja nie jadę przez las, zaryzykuję. Mamy do celu 2,8 km. Tutaj można, a tam chyba będzie kopalnia po drodze, prawda? Więc coś mam takie przeczucie, że lepiej będzie pojechać sobie tu asfaltem kawałek i potem zjechać na górę. Bo to w ogóle nie warto jechać lasem. Tylko tak to na minimapce wygląda, jakbyśmy faktycznie dużo zyskali, jakbyśmy jechali na wprost. Ale zobaczcie, jakie tu są przewyższenia po tej lewej stronie. A tu wystarczy jechać cały czas asfaltem i temat załatwiony. O, ograniczenie do 200 km na godzinę. No, także to jest chyba minus tego samochodu. Ale Macan też... Nie, Macan chyba miał wyższego tego V-Maxa, tak mi się coś wydaje. Ten samochód miał może lepsze przyspieszenie, bo faktycznie tam nie odstawał, ale Macan chyba V-Maxa miał większego. Tak mi się coś zapamiętał. Zjechałem tutaj tak na wprost, bo mogłem jechać drogą, ale pojechałem sobie tak też na przełaj i bardzo się to nie opłaca. Mimo, że drogą wydaje się no, dłużej i wolniej, to jednak mamy wyższą prędkość i jest lepiej. Nawet takim samochodem offroadowym nie warto tego robić. Boiler! I zobaczcie znowu, 48 osób. Bardzo szybko mi przede wszystkim mecz wyszukało, ale 48 osób na następnym meczu. Trzecim z kolei? Tak? Chyba tak. Trzeci z kolei mecz. Znowu kupa ludzi jest. Nieźle. No dobrze. To... Ja sobie pojadę chyba tą drogą, bo widzę, że tam na wprost jest dużo osób. Ktoś już zgarnął protraka! Widziałem tam. Oj, nie wiem, to będzie ciekawe. Aj, chciałem go uderzyć na czołówę w razie czego, ale czuję, że może być w jego stronę. Ty, on od razu pojechał tam, gdzie trzeba, skumaniutki. No to nie mogę mu odpuścić, muszę też tu jechać. Jak będę jechał z górki, to odpalę sobie na szybko mapkę. O kurde, to już tutaj.
No, nieźle. Mogłem go uderzyć na czołówę, żeby się jeszcze obrócił. To wtedy by nie było w ogóle stresu. Tutaj mamy jakieś dropy. No co tu jest? No pokaż się! Ja, i serio nie pokazał się drop? Znaczy pokazał się, że jest, ale nie pokazało się, który to poziom i w ogóle. I cyk. Gotowe. O kurde, komendant Lucek zgłasza się na służbę. Idziemy kogoś złapać naszym awantem. Gdzie my tu pojedziemy? Czyli tutaj będzie się kończyć meczyk. Jedźmy tam, gdzie jest dużo typa, jak zwykle. Chyba kogoś widziałem nawet z daleka. Nie wiem, czy tu jest ruch uliczny. Tak, jest tutaj ktoś. Faktycznie, świeciły mu się światła. Z daleka widziałem. Aha, aha, aha. Co ty masz tutaj? Co ty tutaj, ziomek, masz? Porszaka masz? No to dawaj. Siódmy poziom, nice! Siódmy kontra siódmy, nieźle. Znikaj mi ten napis! O kurczę, to na festiwalu! Niedobrze, niedobrze, jestem... źle jadę. Jak się tu wjeżdżało na ten festiwal? O, niedobrze jest. Chyba... to nie tu. A nie było tu jakiegoś skrótu albo coś bokiem? Gdzie to jest? Tutaj? No way! Ja myślałem, że to jest w środku festiwalu! Ej, on chyba nie trafił. Czy trafił? What? Ja... serio? Ale jaja. Ja myślałem, że to jest na środku festiwalu i byłem pewny, że przegram. A ty pojechał... on chyba jechał faktycznie na ten festiwal, ale ta meta była tu obok. Zobaczcie, tam jest obok ten wjazd rajdowy taki. Szutrowy. Jak to warto jechać do samego końca i nie wychodzić, nie? Ale to wygląda fajnie. Wow. Wow. Okej, okay, tam widzę, że ktoś się czai, żeby wyzwać na pojedynek. Aha, aha, aha. Let's go, let's go, let's go. Piąty kontra ósmy poziom, okej. Okay. Raczej tu trzeba jechać, żeby wygrać. Let's go. Ej, ktoś tam był niewidoczny na minimapce? Czekał. Szkoda, że tu się nie pojawiają poziomy graczy, bo teraz byłoby to, no, fajne zobaczyć, z kim się ścigam. Ktoś ma 20 poziom, czy 800, no nie? Nie wiadomo. Dobra, trzymamy się oczywiście asfaltu. Tamten ramem pojechał na przełaj. To się tu kompletnie nie opłaca żadnym autem. Bo meta jest w wiosce. No ale mam R8, więc będzie raczej dobrze. Ciemno jest, kurczę. Tutaj ta noc jest jednak taka bardziej... pitch black, nie? Światła mają tu większe znaczenie jednak. W piątce ta noc jest taka, że wszystko widzisz dookoła, a tutaj jednak jest tak ciemniej po bokach, tak można by powiedzieć. Bardziej... o, nie, 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 nie. Nie zmieniam na Camaro, piernicze. Kurde, zmieniał mi się na Camaro? Uff. Ej, anulowałem, klikałem krzyżyk w dół i nie zrobiło mi się. A, to dziwne. Dobra, ktoś tutaj widzę, że na mnie jedzie. To let's go. O, to jest cwaniaczek. To jest cwaniaczek, z nim przegram. No nic nie widzę, znikaj mi ten start. Dawaj Camaro, Boże, najgorszy samochód w eliminatorze, on może tylko z górki jechać i wygrać. Jest, ale on twarde zawieszenie ma. Strasznie, nie wiem, to jest mój pierwszy raz, jak Camaro wygrałem w tej grze. I w ogóle w piątce też zawsze nim przegrywam. Jest, mamy protraka, napęd na wszystkie koła, dobrze. Chyba ta klasa samochodów ma napęd tylko na tył, tak w rzeczywistości, ale tutaj na potrzeby eliminatora zrobili napęd na wszystkie koła, co mi się tutaj pojawia na moim dashboardzie, więc widzę, widzę.
kurde, dotarłem do końca. Nieźle, tylko jest ciemno, bardzo ciężko jest wyminąć jakieś drzewa. To jest takie dodatkowy, to jest taki dodatkowy poziom trudności, jak myślę. No jakoś sobie poradzę, no spokojnie. Dobrze. I okej, to będzie chyba ostateczna strefa. Jak myślicie, gdzie tu trzeba jechać teraz? Które miejsce? Nie pamiętam tych miejscówek wszystkich, gdzie się tu jechało, tych końcowych. Bo możemy pojechać na autostradę, ale raczej byśmy jechali tym samochodem na przełaj? Nie, też autostradą. Ale może być też finish w tym miejscu. Więc byśmy musieli pojechać na Festival Horizon, zrobić sobie tam zjazd, nie? Właśnie. O, ktoś jedzie w moją stronę. Dobra, będzie chyba jeszcze ostateczny pojedynek. Czekaj, bo gdzieś tam się ukrył. Jest za daleko jeszcze, żebym mógł do niego podjechać bez zauważenia. Musiałby ktoś na mnie tutaj pocisnąć i wtedy bym go wyzwał, ale już chyba za późno na to. No. Dobra, idę się ustawić gdzieś tutaj na środek tej strefy, bo nie jestem pewny, gdzie dokładnie będzie ten finish, więc myślę, że lepiej będzie wystartować stąd właśnie, jak się nie jest pewnym. No, to jest moja najlepsza opcja. Pewnie wy byście wiedzieli, gdzie się kończy ta meta. Gdzie jest ta meta? Okej, no to muszę poczekać tutaj niestety, aż mi kuje w środku. Chociaż 5 osób jest, więc no słabe, nie będę miał pozycji. Najgorzej piątą. Gdzie? Tam, okej. No to jedziemy. A, widzę, że już tam dwóch graczy dobrze się ustawiło raczej. Chyba, że... Aha, to będzie gdzieś koło miasta, wygląda na to. A ja sobie pojadę tu, no. A, no właśnie. Tamci już na autostradę wyjechali. Ale tu można spróbować na przełaj, bo to jest dobry przełajowy samochód. A te właśnie tutaj góry, one są dosyć gładkie, ale i tak na autostradzie będzie szybciej, nie? Jeśli uda im się tam szybko wjechać i mają dobre auta, powinni to ogarnąć. Nie wiem, czy to jest tak do końca w mieście. To chyba jest koło wiatraków albo za wiatrakami. No raczej mam dobry samochód do tego. Protrack. 250 km na godzinę po offroadach. Czy będzie stabilnie? Musi być, to jest Protrack. O kurde. Dobra, goni mnie ktoś tam. Chyba całkiem nieźle wybrałem tutaj tą drogę. Dawaj, Protrack, 900 metrów. Traf. Wybija mi tu furę. Jest, okej. Końcówka była niepewna, ale weszło. Nice, jest wygrana. Teraz po tylu latach w końcu wygrałem eliminatora. Wspaniale. No, trzeba przyznać, że bardzo fajnie mi się tu grało eliminatora, ale to trochę dlatego, że jest mniej hardkorowych graczy, a dużo takich słabszych i większość pojedynków po prostu no, wygrywa się znajomością mapy, prawda? Tak jak ja tam wcześniej. Niektórzy pojechali w ogóle poza strefę i zginęli od tej strefy podczas pojedynku. No, także to nie jest to samo. Jeśli chcecie spotkać naprawdę hardkorowych graczy, to lepiej wbić sobie do piątki. Może tam się jeszcze kogoś spotka, albo tutaj pod koniec meczu czasami można spotkać. Ale teraz ta końcówka też była już taka łagodna i widziałem, że tam tylko jeden gracz mnie podganiał. Ja pamiętam też swoje początki w eliminatorze i też tutaj nie ogarniałem, gdzie trzeba jechać, co trzeba zrobić, a o co tu chodzi tak do końca, nie? Jakie są kruczki, smaczki i tak dalej, a to jest mega istotne. Jak się dobrze podejdzie do tego eliminatora, naprawdę jest niebo a ziemia, jeśli chodzi o wygrywanie. Więc trzeba znać te wszystkie sztuczki, trzeba się dobrze przygotować. To jest coś innego niż wyścigi, prawda? Więc tak, eliminator! W końcu mogę go wygrywać! Bardzo dobrze! Moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć!